Dzień dobry, witam wszystkie znaki powietrzne i zapraszam Was do prognozy tygodniowej od 4 do 10 marca bieżącego roku. Najpierw będą bliźnięta, później waga, później wodnik. Zobaczymy sobie, co ten tydzień Wam przyniesie. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc może się nie sprawdzić. Sprawdźcie też swój znak ascendentalny. Link do obliczenia macie pod spodem tego filmu. Dobrze, zaczynamy od bliźniąt. Przełożymy sobie talię i już patrzymy, co tam będzie się działo w tym tygodniu u bliźniąt. Poniedziałek. Wtorek. Środa. O kurczę. Ciężki tydzień przed Wami, kochani. Ktoś Was będzie chciał oszukać, uważajcie. Czwartek. Piątek. Sobota. I niedziela. No, kochani, gwiazda i słońce. Czyli początek tygodnia ciężki, ale później już słoneczko wyjdzie na sam koniec w niedzielę. W tle czytania macie 8 kielichów, karta powrotów lub odejścia. No dobrze, moi drodzy, to zaczynamy. W poniedziałek karta 5 denarów. Uważajcie na zguby, na oszustów, na złodziei. Na mandaty mogą być jakieś braki, może się wypłata spóźnić, ktoś może chcieć od nas jakiejś opłaty dodatkowej, jacyś komornicy, jacyś windykatorzy mogą się do nas dobijać. No w tym dniu na pewno pieniędzy może Wam ubyć, więc tutaj uważajcie na swój portfel, tak, żeby jakoś głupio tych pieniędzy nie stracić, żeby... Tak jak mówię, czy mandat jakiś, czy jakaś kara do zapłacenia. No już od samego poniedziałku będzie tutaj jakaś strata finansowa, tak? No niektórzy to tam może poinwestowali w jakieś giełdy, jakieś akcje, lokaty też mogą mieć ubytek na koncie, tak? Więc uważajcie tutaj, kochani, na to. Tym bardziej, że we wtorek mamy 5 mieczy. Jest to karta no, takiego nieuczciwego zagrania. Więc też może tutaj dojść do jakiegoś oszustwa, tak? Ktoś Wam może ten nóż w plecy wbić. Będą jakieś takie dziwne zagrywki. Mogą być jakieś kłótnie, jakieś wykorzystywanie, manipulowanie Wami. Ktoś może Was okłamać, jakieś oszczerstwa w stosunku do Was mieć. No ogólnie karta taka niefajna. Możecie być rozczarowani czymś, tak? Więc tutaj też znowu ktoś może po prostu... próbować coś na Was ugrać Waszym kosztem i być może przy tej piątce denarów wykorzystać Was finansowo, więc kochani, nie dajcie się tutaj oszukać. Tym bardziej, że w środę mamy kartę księżyca, karta iluzji, karta smutku, karta takiego krzywego oceniania sytuacji, tak? Więc coś może tutaj się właśnie niejasnego, ta karta tajemnic, tak? Mogą być jakieś tajemnice do odkrycia, coś może być niejasnego, coś musicie powyjaśniać, jakieś sprawy podkręcać. Zwracajcie uwagę na swoją intuicję, bo w środę możecie mieć naprawdę ją bardzo wyostrzoną, więc tutaj bym się liczyła na siebie w Waszym przypadku, tak? Nie słuchajcie podpowiedzi tam osób trzecich, jakichś życzliwych w cudzysłowie przyjaciół, tylko po prostu liczcie na siebie. To, co Wam ta intuicja tam podpowiada, to Wasze przeczucie. Idźcie za ciosem i tak róbcie. Co niektóre panie, bliźnięta, mogą zajść w ciążę w tym dniu, więc też, no, jeżeli ciąża jest planowana, chcecie, to jak najbardziej. Jeżeli nie, no to zróbcie coś z tym, bo może być dzień płodny. Z kolei inne bliźnięta mogą w tym dniu siedzieć w pracy nawet do późnej nocy, coś będziecie jeszcze dorabiać, nie wiem, brać nocną zmianę, siedzenie po godzinach i dopracowywanie czegoś, tak? Co jeszcze o księżycu? No głównie uważajcie tutaj na jakieś niejasności, na jakieś ukryte sprawy, jakieś kłamstwa, jakieś
tajemnicze, głupie, niewyjaśnione sytuacje, tak? Które jakieś skandale, coś nagle może tutaj wyjść na jaw. Być może jest to kontynuacja tego poniedziałku, tak? Bo no poniedziałek, wtorek macie naprawdę złe karty, jakieś tutaj mówię oszustwa i kulminacja może być w środę, tak? Co w czwartek? W czwartek skupicie się na pracy, moi kochani. I to na takiej pracy... Przepraszam, muszę tu lampkę jakoś wziąć, bo się cały czas odbija. No, na takiej konkretnej pracy, za którą też będą konkretne pieniądze, co niektórzy z Was, jeżeli szukają pracy, to na pewno ją znajdą, podpiszą jakąś umowę. Z kolei inni mogą brać jakieś dodatkowe zajęcia, czy tak jak wcześniej powiedziałam, te nocki, te nadgodziny, coś dodatkowego, jeszcze siedzieć dłużej w pracy i naprawdę się koncentrować na tym, żeby jak najwięcej później zarobić, jakieś nadgodziny. Co więcej, to jest takie dopracowywanie szczegółów też, tak? Ale to może być nieoczekiwany wpływ pieniędzy na Wasze konto, jakaś premia, jakiś bonus, jakaś podwyżka, jakieś dodatkowe pieniądze, ale raczej tutaj w czwartek skupicie się typowo na pracy, że tak powiem, odetniecie się od innych spraw, tylko praca będzie na Waszej głowie, będziecie chcieli po prostu jak najwięcej czy nadrobić, czy nadgonić, czy no, więcej wziąć tej pracy na siebie, żeby te pieniądze były też lepsze. W piątek jakaś trudna decyzja przed Wami, jesteście zblokowani, tak naprawdę nie wiecie co robić, tak jakby serce z rozumem się troszeczkę gryzło. Być może intuicja i rozum mówią Wam co innego, a jednak serce, te uczucia, no, zupełnie w drugim kierunku. Jesteście totalnie zblokowani, nie wiecie co zrobić. Musicie się dokładnie nad czymś zastanowić, jakąś decyzję konkretną podjąć, bo jest to taka ewidentnie wewnętrzna bariera, takie niezdecydowanie, ochrona być może przed czymś, jakiś dystans do czegoś, albo po prostu dylemat pomiędzy dwoma możliwościami rozwiązania tej sytuacji, tak? Więc będziecie troszeczkę zblokowani, troszeczkę będziecie rozmyślać nad tą sytuacją w piątek, tak? Jakiś trudny orzech do skreślenia. Ale moi kochani, sobota, niedziela rewelacyjnie. W sobotę odpoczniecie, zrelaksujecie się, coś od losu dostaniecie takiego, na co długo czekaliście, o co być może prosiliście, modliliście się, medytowaliście. Szansa na spełnienie jakiegoś fajnego marzenia. Naprawdę będziecie w tym dniu bardzo szczęśliwi. Odpoczniecie sobie, być może wyjedziecie gdzieś na łono natury, nie wiem, gdzieś nad jezioro. Taka piękna pogoda jest, to może jakoś weekend miło spędzicie. Co więcej, karta gwiazd jest to karta spełnionych życzeń, tak jak już powiedziałam, ale jest to karta wodnikowa, tak, więc tutaj może mieć ktoś wpływ na Wasze samopoczucie właśnie spod tego znaku. Co więcej, gwiazda jest to nadzieja na lepsze, tak, to jest też karta miłości, to jest też takie światełko w tunelu, że jednak będzie dobrze, tak, ogólnie karta szczęścia, takiego optymistycznego podejścia do życia, dobre jakieś wiadomości, szansa na dobrą przyszłość, dobre widoki na przyszłość, tak? I ogólnie taka opatrzność Boża nad Wami czuwa, tak? Ten wszechświat tutaj chce dla Was dobrze i daje Wam jakiegoś bonusa, tak? Tak, gwiazdka z nieba przysłowiowa, więc bardzo fajny, szczęśliwy dzień, powinniście się naprawdę... że tak powiem, zrelaksować. Jest to też karta mediacji, tak? Więc być może co niektórzy z Was wyjdą gdzieś, nie wiem, do kina, na jakiś koncert, gdzie dużo może być ludzi i to będzie transmitowane w telewizji, tak? To jeszcze tak dla niektórych bliźniąt. Więc nie wiem, jakieś takie widowisko, nie wiem, w Atlas Arenie gdzieś tam, czy w jakiś w różnych takich stadionach też może być coś takiego. Ale raczej mówię, spokojny dzień, bardzo dla Was szczęśliwy, spełnią się Wasze jakieś najskrytsze marzenia. No i niedziela, podsumowanie, karta Słońca. Już naprawdę żadna depresja Was tutaj nie dopadnie. Będziecie bardzo szczęśliwi, bardzo pozytywni, nastawieni do świata i do ludzi. Ludzie dla Was tak samo będą dla Was bardzo życzliwi. Co jeszcze? Będziecie tryskać energią, zadowolenie. Możecie dzień miło z dziećmi też spędzić, co jeszcze mówię, no karta Słońca jest to karta radości, takiego bezpiecznego domu, silnej rodziny, pełni szczęścia, miłości, trwałości, optymizmu, wszelakich sukcesów, więc tutaj naprawdę karta też płodności, więc
powtórzyło się, jakby pani któreś tam planowały dzidziusia, to jak najbardziej. No i bogactwo, zyski materialne, tak? No bardzo szczęśliwa karta, wszystkie tam, myślę, sprawy, które będziecie mieli na zaplanowane na tą niedzielę, no super się udadzą, będziecie mieli fantastyczny humor, być może, tak jak mówię, tutaj z tą gwiazdą pojedziecie sobie gdzieś na jakąś wycieczkę, czy odwiedzić znajomych, rodzinę, miło spędzić towarzystwo, na pewno niedziela upłynie Wam bardzo słonecznie, bardzo radośnie, nikt i nic w tym dniu Wam nie powinien popsuć humoru. Karta tła, tak jak już mówiłam, 8 kielichów. Pod spodem mamy 5 kielichów. Karta smutku. Ja nie wiem, czy Państwo tutaj nie będziecie odchodzić od jakiejś sytuacji. Nie wiem, zmiana pracy. Partnera raczej nie, bo nie mam tutaj w ogóle kielichów. No, karta kielichów jest w tle, ale jest to raczej takie odejście emocjonalne od jakiejś trudnej sytuacji, od jakichś zawiłych, skomplikowanych spraw. Coś, co jest niejasne, ktoś może Was oszukuje, właśnie chce Was wykorzystywać, tak, być może to w tej pracy tutaj jest i tu jest odejście od tego, tak, zostawiacie to tak jak jest i planujecie być może przejście do innej pracy, przebranżowienie się, wyprowadzki raczej tutaj nie widzę, no, będziecie odchodzić do jakichś męczących spraw, co powoduje u Was dyskomfort psychiczny i taki życiowy i to na pewno będziecie chcieli porzucić. Taka sytuacja Wam nie pasuje. Nie zamykacie za sobą drzwi, nie palicie mostów, bo karta 8 kielichów mówi, że w każdej chwili jakby Wam tam coś się odwidziało, to możecie wrócić, ale jednak odchodzicie, zawijacie się napięcie i odchodzicie. Pod spodem jest karta 5 kielichów, karta smutku, więc to też może naprawdę, no, mieć wpływ na Wasze takie samopoczucie, ale pamiętajcie, sobota i niedziela, weekend rewelacyjny, więc nie martwcie się tutaj tym początkiem, jakoś go przebrniecie, przepchniecie, a później będzie fantastyczny koniec. Teraz zobaczymy ogólną kartę rady dla wszystkich bliźniąt od 4 do 10 marca na ten tydzień. Ogólna karta rada. Jaką to mam tą kartę? 5 kielichów. Tarot radzi, żebyście nie siedzieli w przeszłości, nie rozkminiali, nie rozpamiętywali tego, co się wydarzyło, ponieważ co się stało, to się już nie odstanie. Nie płaczcie nad tym rozlanym mlekiem, tylko idźcie przed siebie, tak? Nie cofajcie się w tą przeszłość, która Wam nic już nie może zaoferować. Idźcie przed siebie i zapomnijcie te wszystkie smutki. Trudno, stało się, ktoś Was skrzywdził, no nieładnie postąpił. Troszeczkę Was to zabolało, ale przestańcie tkwić w tych energiach. Tarot mówi, żebyście zamknęli już definitywnie temat właśnie tego zranienia, tego smutku, tego czegoś, co tam się wydarzyło i Was bardzo zabolało. Idźcie po nowe, tak? I rozejrzyjcie się dookoła, bo nie dostrzegacie, że jest pomoc wokół Was, tak? Więc rozejrzyjcie się, bo naprawdę są jeszcze ludzie w Waszym środowisku, którzy Wam dobrze życzą, na pewno mogą ofiarować w każdym momencie pomoc. Więc już tak nie rozpaczajcie nad tą stratą, nie smućcie się, tak? Po prostu zamknijcie już ten rozdział w swoim życiu i zacznijcie od nowa. Jeszcze zobaczymy przesłanie anielskie. Poproszę o aniołka dla bliźniąt. Poproś. Piękny aniołek. Już czytam. Poproś nas o pomoc w tej sytuacji, a my natychmiast zaczniemy działać w Twoim imieniu. Podlegamy wielu prawom wszechświata, a jednym z nich jest zasada wolnej woli, która pozwala Ci dokonywać własnych wyborów. Cierpliwie czekamy więc na Twoją prośbę. Widzicie, kochani, proście, a będzie Wam dane i ta gwiazda spełni to Wasze życzenie. Przy słońcu to jest naprawdę moc energetyczna, bardzo sprawcza. Więc, kochani, jeżeli coś nie wychodzi, coś jest niejasne, ktoś Was oszukuje, wykorzystuje, skupcie się w sobie, wyciszcie, poproście o zmianę swojego sytuacji, swojego życia i ta prośba zostanie wysłuchana. Tymczasem życzę Wam, kochane bliźnięta, wspaniałego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie, w samych wspaniałych chwil. I do usłyszenia na kolejnym czytaniu. Pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi. Zapraszam Was na prognozę z kart tarota na tydzień od 4 do 10 marca bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, może z Wami nie rezonować, ale jeżeli nie rezonuje, sprawdźcie sobie, pod spodem jest link do strony, gdzie można obliczyć swój znak ascendentalny i być może w tym
drugim znaku znajdziecie jakieś informacje dla siebie. Tymczasem karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co ten tydzień przyniesie naszym kochanym wagom. Poniedziałek. 5 denarów. No nie, kochani, przed chwilą były bliźnięta. Karty były dobrze potasowane. Wtorek. Środa. No pięknie, już lepiej. Środa. Czwartek. Piątek. Sobota. I niedziela. No bardzo ładnie. Super. W tle czytania mamy trzy kielichy. Okej. Okay. Przepraszam Was, ale muszę wyczuć układanie kart. Mi się to nie mieści. O, ale teraz chyba pięknie widać. Oczywiście. No dobrze, moi kochani, zaczynamy. Poniedziałek, karta bidy, 5 denarów. No uważajcie na mandaty, na straty, na jakieś opłaty. Może się tam zgłosić jakiś komornik, windykator, jakieś wezwanie do zapłaty. Uważajcie też na stratę portfela, żeby nikt Wam tam nie buchnął nic. No teraz już raczej radia z samochodu nie wyciągają, chociaż kto wie. Tu nie chodzi stricte o pieniądze. Ogólnie może być tak, że po prostu, żebyście czegoś nie zgubili, tak? Żeby to nie wpłynęło na stratę Waszego dobytku. Co jeszcze? No mogą być jakieś straty, ci co mają lokaty jakieś w bankach, jakieś inwestycje, jakieś akcje, obligacje tego typu, no to niestety może być spadek na giełdzie i może być nieciekawie. Co więcej, no może być w tym dniu ciężko nam zbierać na cokolwiek, być może no nie ma jeszcze wypłaty, jeszcze nie wpłynęła, być może ktoś tam coś nam uszczuplił z konta, tak? No wszelakie straty, mandaty, opłaty, nieprzewidziane wydatki. No na pewno w tym dniu nie będziecie tutaj, że tak powiem, finansowo zadowoleni, coś się może opóźnić. Też może być taka sytuacja, że ktoś się do Was zwróci o pomoc jakąś finansową. Co we wtorek, kochani? We wtorek odchodzicie od jakiejś sytuacji, która Was bardzo męczy, bardzo gnębi, bardzo Was wykańcza psychicznie. Bardzo ma negatywny wpływ na Wasze samopoczucie, na Wasze emocje. Co dla niektórych, no mówię, może być to odejście z pracy, może być to odejście ze związku albo po prostu od jakiegoś, no jakiejś takiej sprawy, która po prostu bardzo, ale to bardzo Was niszczy, tak? To jest takie odejście, że tak powiem, w każdym momencie możecie wrócić, tak? Nie palicie mostów, nie zamykacie drzwi. Być może jak odpoczniecie, jakoś przemyślicie sprawy i nabierzecie znowu sił, to wrócicie, tak? Ale na razie jest to taka karta odejścia. Odejścia w swoim kierunku, wyciszenia emocji, tak? No i kochani, być może jest to odejście do nowej miłości, ponieważ w środę macie As Kielichów. As Kielichów, piękna karta, mówiąca o no, takim spełnieniu emocjonalnym, naprawdę wow. Wielka miłość, wielka przyjaźń, początek zakochania. To może być też. No macie tu od losu szansę na pozytywne jakieś pozałatwianie spraw, zwłaszcza sądowych, bo za chwilę mamy sprawiedliwość, mamy kochani pomiędzy słońcem a kielichem, więc te osoby, które mają jakieś sprawy sądowe, spadkowe, zawieramy jakieś rozwody czy małżeństwa, no wszystko potoczy się po Waszej myśli, tak? Wszelkie sprawy urzędowe, te takie, które są prawne, jakieś notarialne, wszystko na pewno załatwiacie po swojej myśli. Sprawy sądowe macie wygrane na bank. Co więcej, na pewno będziecie w tym dniu bardzo szczęśliwi, bardzo radośni, no pełnia emocjonalnego szczęścia. Ktoś być może sprawi, że mocniej Wam serce zabije. Co można powiedzieć jeszcze o Asie Kielichów? No to są wszelkie uczucia, tak? Początki zakochania, jak mówiłam, przyjaźni.
spełnienia życiowe i taki spokój właśnie emocjonalny, tak? Widocznie odeszliście od czegoś, co teraz po prostu dało Wam ulgę, takie wreszcie wow i odpoczywacie, jesteście w świetnym nastroju, nikt na pewno w tym dniu nie wyprowadzi Was z równowagi. W czwartek, no tak jak mówię, sprawiedliwość, czyli jakaś obiektywna ocena, albo będziecie coś rozliczać, albo ktoś Was będzie rozliczał. Tak jak powiedziałam wcześniej, wszelkie sprawy sądowe macie wygrane na bank, jakieś tam papierkowe załatwianie, latanie po urzędach, też wszystko pozytywnie powinno być pozałatwione, urzędniczki lub panowie urzędnicy będą dla Was mili, będą łaskawi, nie będą sprawiać jakichś problemów. Dzień na pewno no, taki dla Was bardzo łaskawy, nie bójcie się żadnych urzędowych tutaj papierkowych spraw. Co jeszcze? To jest karta zodiakalnej wagi, więc w tym dniu będzie taka równowaga, tak? Na pewno, jeżeli będziecie oceniani, to będzie naprawdę sprawiedliwy osąd. Mogą być to podpisywanie jakichś umów, tak? Ale to wszystko bardzo, bardzo pozytywnie, ponieważ jest to karta pomiędzy Asem Kielichów a Słońcem, która mówi, że sprawy optymistycznie, pozytywnie będą załatwione i nie zranią Was emocjonalnie, tylko będziecie z tego powodu bardzo szczęśliwi. Tym bardziej, że macie tutaj kartę trzech kielichów, kartę tła całego tygodnia, więc będzie to powód do świętowania, radowania się ze znajomymi, czy to z rodziną, oblewania jakiegoś sukcesu, jakiegoś zwycięstwa, więc no, na pewno fajny tydzień. Co dla niektórych wag może być taka sytuacja, że odchodzicie tutaj od jakiegoś emocjonalnego trójkąta miłosnego, tak? Więc też, no, to dla niektórych tylko. Mogą być różne wersje. Dlatego jest tutaj, no, ta pełnia szczęścia, tak? Że wreszcie Wam ulżyło, że Wy izolowaliście się od jakiejś na przykład może niefajnej relacji. Ale raczej bym tutaj stawiała na to, że będziecie świętować jakiś sukces tutaj po załatwianiu tych spraw tutaj urzędowych. Może być to też ślub, tak? Bo As Kielichów i Sprawiedliwość, no to jak najbardziej załatwienie, zalegalizowanie takie urzędowe według prawa naszego związku. W piątek super dzień, będziecie tryskać energią, będziecie naprawdę w fajnym humorze, nikt Wam tego humoru nie popsuje, wszystkie sprawy, które sobie zaplanujecie, pozałatwiacie po prostu za pstryknięciem palcy, dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jak to się mówi. Nikt nie będzie Wam tutaj kłód pod nogi rzucał na pewno. Będziecie w świetnym nastroju, będziecie tryskać energią, dopiszę Wam zdrowie. Co więcej, będziecie mieli nadmiar aż tej energii. Być może spędzicie ten dzień miło ze swoimi dziećmi. Jest to też karta płodności, więc te wagi, które planują dziedziusia w tym dniu, mają szansę tutaj coś zadziałać. Słoneczko jest to karta sukcesu, jest to radości, spokojnego domu, bezpiecznego domu, takiego mocnego, stabilnego. To jest też karta dobrze wróżąca finansom, tak? Mogą być to jakieś niespodziewane wygrane, szczęście w grach losowych, dodatkowe jakieś pieniądze, sukces w biznesie, tak? Więc naprawdę w tym dniu nic nie powinno Was złego spotkać. Świat będzie dla Was bardzo życzliwy, bardzo obfity, więc na pewno tutaj będziecie zadowoleni w piątek. Co w sobotę? W sobotę mamy Paździ Buław. Paździ Buław mówi o nowych jakichś kreatywnych pomysłach, na przykład na biznes, ale raczej jest to karta flirtu. To jest jakiś nowy romans, nowe uczucie się szykuje tutaj na horyzoncie. Paź to jest flirt, nowe znajomości, nowe przyjaźnie, więc być może będziecie tutaj jakieś pierwsze kroki w jakiejś nowej właśnie przyjaźni, nowym flircie. Być może sobota wyjdziecie sobie gdzieś czy do dyskoteki, czy do klubu, czy gdzieś no, do kina. Na pewno jakaś randka, coś fajnego, coś nowego zaczynacie przy słońcu i przy głupcu. Nowy, fajny, bezpieczny początek, szansa na taki romans, no, żeby to się rozwinęło, coś poważniejszego z tego. I teraz tak, w niedzielę mamy głupca, więc moi kochani, nie róbcie głupot. Podchodźcie poważnie do sprawy, nie ryzykujcie, że tak powiem, bo głupie jest to też ryzykowny początek, tak? Młodzieńcza taka niewiedza, odwaga, podejmowanie ryzyka, tak? Jakieś nieprzemyślane decyzje, niedojrzałe decyzje, takie troszeczkę niepoważne, ale ogólnie jest to nowy początek, tak? Coś nowego Wam świat szykuje, czego nie znacie, nie jesteście pewni, no bo nie doświadczyliście tej drogi, tak? Więc
Uważajcie, patrzcie pod nogi, pamiętajcie o swoich przyjaciołach, oni zawsze będą tam was mogli wspierać i pilnować, żebyście głupot nie porobili. Karta początku, czegoś nowego. No jestem ciekawa, jak to się w następnym kolejnym tygodniu rozwinie, ale ogólnie bardzo ładne czytanie. No gdyby nie ta jedna karta na początku, ale to być może głupi mandat będzie tylko jakiś, nie wiem, za złe parkowanie, oby nie, niż jakaś tam strata, pamiętajcie na te portfele. Bardzo, bardzo ładny tydzień, kochane wagi. Teraz poproszę jeszcze dla was jedną kartę rady. Proszę o jedną kartę rady dla wag na tydzień od 4 do 10 marca. Wyskoczyła sama. Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy mówi nam o tym, żebyście, kochane wagi, to jest wasza karta, waszego żywiołu jak najbardziej, kierowały się w tym tygodniu intelektem, żebyście myślały, ale żebyście za szybko nie podejmowały decyzji, żebyście nie były takie gwałtowne, chaotyczne, nie wdawać się w dyskusje, w sprzeczki, w jakieś chore konwersacje, jakieś awantury, tylko wszystko na spokojnie. Tak więc karta mówi, żebyście się tutaj troszeczkę wyciszyły, wyhamowały i po prostu nie galopowały z tymi sprawami do przodu, tak jak ten rycerz mieczy potrafi zatratować kogoś, tak? Bo to jest bardzo szybka energia. Mogą was też jakieś wiadomości dosięgnąć w tym tygodniu, jakiś list polecony, jakieś szybkie wiadomości do was mogą dotrzeć. Dobrze, kochani, jeszcze wybiorę dla was aniołka. Proszę o anioła dla zodiakalnej wagi. Wsparcie anielskie. Mam amor. No widzicie, kochani, nowa miłość. No jakże. Amorek to amorek. Proszę uprzejmie. To jest dla was aniołek. Już czytam. Napełniamy Twe serce i umysł miłością, budząc w Tobie miłość do samego życia. Źródłem tego przebudzenia stała się Twoja decyzja, żeby otworzyć się na miłość i cieszyć się nią. Pozwól sobie na spontaniczną celebrację wszelkich przejawów miłości. Widzicie, kochani? Więc jak te randki są przed Wami, jakiegoś fajnego przyjaciela lub przyjaciółkę macie na oku, idźcie w to, bo jest as kielichów, jest słońce, jest naprawdę paź, buław i głupiec, no na pewno nowe początki, jeżeli chodzi o miłość. Dobrze, moi kochani, życzę Wam wspaniałego tygodnia, żeby wszystkie Wasze sprawy udało się pozytywnie pozałatwiać, spełnienia wszystkich marzeń, tak? I pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, wybierajcie tylko z niego to, co z Wami rezonuje. Dziękuję Wam za uwagę, widzimy się na kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki. Zapraszam Was na prognozę tygodniową z kart Tarota od 4 do 10 marca bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować. Jeżeli nie rezonuje, sprawdźcie sobie swój znak ascendentalny. Link do obliczenia takiego znaku macie pod spodem tego filmiku. A teraz zapraszam Was już na prognozę. Karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je tylko przy Was przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych wodników będzie się działo w tym nadchodzącym tygodniu. Poniedziałek. Pustelnik. Wtorek. Osiem miesięcy. Środa. Paś kielichów. Czwartek. Osiem buław. Piątek. Cztery buławy. Sobota. Cztery denary. I niedziela. Królowa była. W tle czytania macie króla kielichów. Proszę uprzejmie. Dobrze, moi drodzy.
Widać? Widać. To zaczynamy. W poniedziałek macie kartę pustelnika. Moi kochani, wyciszycie się troszeczkę, troszeczkę się odizolujecie od ludzi, od otoczenia, być może cały dzień siedzicie w domu z książką, będziecie rozmyślać, będziecie analizować coś chcecie przemyśleć, mądrze rozstrzygnąć jakąś sprawę, być może jakiś dylemat, szukacie jakiegoś mądrego rozwiązania, ale sami chcecie zostać z tym problemem lub pomysłem jakiś, tak, porządnie się zastanowić. Podejrzewam, że większość z Was w tym dniu albo będzie taka wyobcowana, że tak naprawdę no, nie znajdzie czasu, żeby posiedzieć, porozmawiać, podzielić się doświadczeniami tego dnia, albo po prostu no, będziecie w domu, zamkniecie się w czterech ścianach z ciepłym kocem, z książką, po prostu posiedzieć sobie, tak, i namyśleć się, zastanowić się nad czymś. To jest też trzymanie swoich planów w sekrecie, tak, doświadczeń jakichś życiowych, ogólnie, a społeczność, wycofanie się ze środowiska, ale tylko dlatego, żeby jakąś sprawę porządnie przemyśleć, ponieważ pustelnik jest to bardzo mądra osoba, doświadczona przez życie i no, musi wyciągnąć jakieś wnioski, tak, więc tutaj w tym dniu będziecie raczej tacy wycofani, samotni, sami ze sobą, ze swoimi myślami. I teraz tak, trochę za bardzo się chyba zagalopowaliście z tymi myślami, kochani, ponieważ we wtorek macie ósemkę mieczy. Czyli ósemka mieczy to mówi nam o tym, że tak myślicie, myślicie i tak się zakręciliście w tych myślach, że tak naprawdę już nie wiecie, co myśleć, nie widzicie rozwiązania całej sytuacji, mylnie postrzegacie całą sytuację, wszystkie sprawy no, wydają Wam się nie do rozwiązania, wpadliście w pułapkę swoich własnych natrętnych myśli, swojego takiego, jakby nie wiem, no jakiejś blokady takiej, tak? Ósemka mieczy jest to karta, która mówi o jakiejś niewykorzystanej szansie, o jakichś ograniczeniach, o jakichś przeszkodach, o lęku, o jakichś niesprzyjających okolicznościach, tak? Więc być może będzie jakaś tutaj w tym dniu sprawa, która spowoduje, że nie będziecie wiedzieli, jak z niej wybrnąć. Zatrzymacie się na chwilę w miejscu, no i być może jeszcze trzeba będzie pomyśleć, tak? Ale to Wam się tylko wydaje, ponieważ ta kobieta w każdej chwili może wyjść tutaj z tej takiej pułapki, ogrodzenia z tych mieczy, tak? Tylko musi zdjąć opaskę z oczu i spojrzeć realnie na dane sprawy, tak? Bo to, co nam się wydaje, to czasami, wiecie, to tak jak jest z tym, z głuchym telefonem albo z plotkami u sąsiadów, tak? Nie byliśmy świadkami danej sprawy, nie uczestniczyliśmy w tym. Ktoś nam coś tam powiedział jeszcze z drugiej ręki i już mamy osąd o danej osobie, tak? A tak naprawdę w ogóle sprawa wygląda inaczej i bezpodstawnie na przykład myślimy sobie negatywnie o jakiejś tam osobie czy sąsiedzie, tak? A nie widzieliśmy tego na oczy, nie złapaliśmy za rękę, nie wiemy jak było. Więc u Was jest podobnie tutaj we wtorek. Będziecie błędnie oceniać sytuację i jakoś źle oceniać w ogóle. Jakieś głupie myśli będą takie nieadekwatne do rzeczywistości, więc no, musicie tutaj pomyśleć, zastanowić się i realnie spojrzeć na dane sprawy. Jakaś tutaj, jakiś lęk, jakaś blokada, coś Was tutaj osaczyło, tak? Te Wasze myśli. Za bardzo jakieś macie tutaj natrętne w głowie informacje, które Was w jakąś pułapkę tutaj zagoniły. Co w środę? W środę znowuż paść pucharów. Karta mówiąca o przewrażliwieniu, o takim zmiennym nastroju, wahaniu takiego Waszego humorku, tak? Raz możecie być szczęśliwi, raz znowuż popadać w jakieś takie smutki. Paść kielichów mówi o wrażliwości, na pewno. Kierowaniu się emocjami, uczuciami, o zmienności, tak jak powiedziałam, takiej niepewności, takiemu przyzwalaniu, tak? No, ja na przykład no, wiem, że tutaj jest niefajna sytuacja, tak? Ale boję się odezwać, bo co oni o mnie powiedzą, czy jakie będą tego konsekwencje. Czyli takie branie na siebie takiego emocjonalnego jakiegoś bagażu, który zupełnie nie jest Wam potrzebny. Ale pucharów jest to też szansa na nowe uczucie, na nową miłość, nowe zakochanie. Może kupicie sobie coś ładnego, bo to jest karta też spełnienia swoich marzeń, swoich życzeń. Będziecie chcieli sobie tutaj poprawić jakoś humor, nie wiem, może niektóre panie wodniczki kupią sobie coś ładnego,
zaszaleją na zakupach, bo ta rybka, która wyskakuje z tego kielicha, to spełnia Wasze życzenia, tak, żebyśmy się lepiej poczuli. No jakieś takie delikatne przewrażliwienie w tym dniu będzie, ale ogólnie no, myślę, że pozytywnie. To ma na pewno wgląd na tą całą sytuację tutaj, tego Waszego takiego zapętlenia w tych myślach, w tych analizach, ponieważ i eremita, i ten paś patrzą na tą sytuację, czyli to może mieć związek właśnie. Być może jesteście samotni, tak? I to już Was bardzo jakoś męczy i macie tutaj szansę na jakieś nowe uczucie, na jakąś przyjaźń. I to ma właśnie związek właśnie z tą całą sytuacją, że chcielibyście może zacząć coś od nowa, ale boicie się może, może nie wiecie, co ta osoba o Was myśli i tacy jesteście, no właśnie, bo no to jest taka dobra myśl, niektóre panie wodniczki. Może poznacie kogoś nowego, ale już sobie wyobrażacie, a może on powie, że jestem za gruba, a może za niska, a może za chuda, a może za wysoka, a może taka, a może owaka. I tak naprawdę chłopak jeszcze żadnego sądu, żadnej opinii o Was nie wydał, tak? A Wy już w tej głowie sobie nakładłyście nie wiadomo czego i wyobrażacie sobie w ogóle jakieś chore rzeczy, które nie mają miejsca. W czwartek. W czwartek macie ósemkę buław. Ósemka buław. I jeszcze wrócę, to może być faktycznie coś odnośnie nowego partnera, ponieważ w tle czytania macie króla kielichów. Czyli to może być jakiś jegomość, około 30 czy 40, a nawet po 40 z trygonu wody, rak, skorpion lub ryby. Więc tu na pewno chodzi o jakieś uczucie nowe. Ale wy już sobie nie wiadomo, co wyobrażacie, jak jeszcze nawet nie doszło nic do czegoś, tak? Bo była samotność, faktycznie. I teraz co w czwartek, kochane wodniki? Dużo będzie ruchu, dużo będzie komunikacji, dużo będzie działania. Będziecie dzwonić, będziecie pisać maile, będziecie odbierać, wymieniać się tam na Facebookach, Messengerach, Instagramach, różnych tych poltarach, przepraszam, takich medialnych, informacyjnych. No to 8 buław to na pewno jest ruch, tak? To jest aktywność, to jest dynamizm, jakieś nowości, jakieś szybkie działania, nowe pomysły, listy polecone, SMS-y, no komunikacja jednym słowem, więc jakieś portale randkowe też mogą być. Więc może poznacie kogoś na internecie, tak? W internecie, na jakimś portalu randkowym i tutaj coś się będzie fajnego rozwijało. Kochani, co w piątek? W piątek jakaś uroczystość rodzinna, albo bezpieczny, szczęśliwy dom, taki o trwałych, solidnych fundamentach. Może spędzicie ten dzień z najbliższymi w swoim domu, tak? Cztery buławy jest to karta radości, tak? Taka rodzinna, taka stała to rodzina, tak? Budowanie czegoś pozytywnego, więc w tym dniu na pewno rodzinnie, przyjemnie spędzicie ten czas. No nie wiem, być może ktoś z członków Waszej rodziny będzie miał urodziny, imieniny, jakaś impreza, jakieś wesele, ślub, no coś takiego. No w piątek to może raczej nie, ale jakieś fajne tutaj wiadomości do Was dotrą. Będziecie się cieszyć, spędzicie miło w towarzystwie dzień. No nie widzę tutaj, żeby jakieś problemy w tym dniu wyskoczyły. Jak będziecie mieli jakieś sprawy do pozałatwiania, to na pewno je pozałatwiacie, tak? Dopniecie na ostatni guzik. Tak samo w czwartek jeszcze dokończę. Jakiekolwiek byście mieli sprawy nie do pozałatwiania, to pozałatwiacie je pozytywnie i bardzo szybko. Nikt Wam tu kłód pod nogi nie będzie rzucał, więc śmiało, jak macie jakieś tam ZUS-y, skarbówki, jakieś jeżdżenie, załatwianie, to załatwiacie w tym dniu, bo wszystko łatwo, szybko będzie sprawnie pozałatwiane. Co w sobotę, moi kochani? W sobotę mamy 4 denary. I teraz tak, przy tej królowie buław i przy tych czterech buławach wydaje mi się, że nie chodzi tu wcale o pieniądze, a być może, no kurczowo trzymacie się pieniędzy, może jesteście troszeczkę oszczędne, może nie chcecie wyjść gdzieś, bo pieniędzy brakuje, ale może być też taka sytuacja, że zamkniecie się na ludzi i Wy też będziecie miały taką blokadę, że ani ja nie dam nikomu, ani nie chcę łaski od nikogo innego, tak? Więc będzie taka troszeczkę blokada, znowu zamkniecie się w sobie, znowu może będziecie siedziały w domu i tylko oglądały seriale, opychały się lodami i później zanurzycie się w jakiejś miłej lekturze. Jakaś blokada, jakieś takie kurczowe trzymanie się, nie wiem, materialnych rzeczy, no, pieniędzy,
4 denary jest to karta takiej łapczywości, oszczędności, ale też karta liczenia na siebie, tak? Że możecie liczyć tutaj tylko na siebie, więc być może albo ktoś przyjdzie do Was po pożyczkę na przykład, a Wy mu odmówicie, bo nie, bo musicie mieć tego zaskórniaka w portfelu. No taki dzień blokady, zblokujecie się i na pomoc innym, i na uczucia, taki dzień na nie, tylko siedzicie w domu, Wam jest dobrze tak, jak jest dobrze z tym, co macie i najlepiej, żeby nikt się do Was w tym dniu nie odzywał, nie wymagał czegokolwiek od Was, będziecie tacy tylko dla siebie i dla swoich dóbr, tak? Czyli mieszkanka, portfela, takie będziecie same sobie. Kochane wodniki, co w niedzielę? W niedzielę mamy królową buław, czyli tak. Niektóre panie mogą się udać gdzieś tam na basen, na fitness, pobiegać sobie, będzie piękna pogoda, więc na pewno aktywnie na jakieś rowerki. Aktywnie będziecie spędzać ten dzień, na pewno zadbacie o swoją kondycję fizyczną, no oczywiście o makijaż i wygląd zewnętrzny jak najbardziej, ponieważ królowa buław to jest piękna, atrakcyjna kobieta, bardzo aktywna, bardzo sprytna, przedsiębiorcza, przebojowa, bardzo taka miła, dobra doradczyni, tolerancyjna, tak? Ale bardzo atrakcyjna, szczera i tak jak mówię, aktywna i przedsiębiorcza, więc w tym dniu podejrzewam, że kochane wodniki, gdzieś ruszycie się wreszcie z domu i aktywnie spędzicie czas. Ewentualnie może Was odwiedzić kobieta z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, 45 lat wzwyż, może mama, może siostra, może kuzynka, przyjaciółka, sąsiadka, no ktoś taki, kto jest bardzo atrakcyjny, ponętny, ale jednocześnie bardzo sympatyczny, bardzo aktywny, wygadany i aktywny, no taki właśnie sprytny, tak? Dobrze. W tle czytania już mówiłam, że jegomość trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Teraz sprawdzamy ogólną radę. Proszę dla wodnika na tydzień od 4 do 10 marca. Trzy buławy. Kochani, działajcie, planujcie, rozmyślajcie, róbcie jakieś kroki, podróżujcie, wyjazd jak najbardziej, czyli z tą aktywnością. Być może gdzieś pojedziecie sobie, piękna pogoda się szykuje, więc może gdzieś albo odwiedzicie kogoś, albo ktoś do Was przyjedzie, ale raczej bym tutaj obstawiała, że to Wy gdzieś sobie tutaj pojedziecie, albo będziecie planować jakąś podróż. To jest też dobry biznes, takie dążenie do celu, tak, zdobywanie szczytów, bardzo dobre widoki na przyszłość, więc karta radzi, żebyście po prostu działali, byli aktywni, robili swoje, optymistycznie podchodzili do całej sytuacji, bo ona na pewno dobrze się zakończy, byli w tym dniu aktywni, więc ruszcie się gdzieś, zaplanujcie jakąś wycieczkę, podróż. Może rowerami gdzieś się wybierzecie, tak? Z rodzinką swoją albo ze znajomymi. No na pewno bądźcie aktywni i oczekujcie pozytywnego rozwiązania tych wszystkich spraw, które się w tym tygodniu zadzieją. Dobrze, teraz jeszcze wsparcie anielskie dla naszych wodników. Poproszę pięknego aniołka dla naszych wodniczków. Dostrzegaj tylko miłość. Widzicie, kochani? Piękny aniołek. Już pokazuję, jakie piękne kolory. O. I już czytamy. Nie zwracaj uwagi na pozorne błędy, pomyłki i nieporozumienia. W każdym człowieku, także w sobie, dostrzegaj tylko miłość. Całkowite skupienie się na miłości, przenikającej wszystko, przynosi niewyobrażalne uzdrowienie. Zobaczcie. Piękne. No dobrze, moi kochani, tym miłym akcentem kończymy prognozę na ten tydzień. Zapraszam Was do kolejnych czytań. Pamiętajcie, wybierajcie z czytania tylko to, co Wam rezonuje. I cóż, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.